Wi-Fi w grupce wyłączyliśmy w roku 2023 i początkiem roku 2024. Dokładnie 53% gruntów, które wcześniej dzierżawiliśmy z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, no to w hektarach to jest ponad 5300 hektarów, więc ponad 50% gruntów zostało ze spółki już wyłączone. No z tego co wiemy i widzimy oczywiście w terenie, no to duża część tych gruntów leży, do dzisiaj odłogiem nie jest zagospodarowana. No szkoda, bo żadna ziemia rolnicza nie powinna leżeć odłogiem, a szczególnie ziemia rolnicza w powiecie głubczyckim, jedna z najlepszych ziem przecież w Polsce. Także smutno się patrzy na te pola, natomiast no cóż, no taka była decyzja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w tamtym czasie, więc my no, jakby no zastosowaliśmy się do tego, co zostało zaproponowane. I teraz co dalej? Bo wiem, że na razie tam na rok została Wam dzierżawa przedłużona, chociaż to się nie podoba niektórym rolnikom. Wydłużone zostało wydanie tych gruntów, nie sama dzierżawa. Dzierżawa formalnie zakończyła się 31 grudnia 2023 roku, natomiast wydanie gruntów zostało wydłużone. Ono zostało wydłużone po raz drugi, a więc pierwszy raz zostało wydłużone przez poprzednie kierownictwo KOWR-u w roku 2023 w czerwcu. No i teraz z uwagi na to, że taka ilość gruntów do KOWR-u wróciła, a z drugiej strony jest spółka, są ludzie, jest hodowla, o którą trzeba zadbać, no to wydanie zostało wydłużone do końca listopada 2025 roku. My, no nie ukrywam, czekamy dzisiaj już na decyzję ministerstwa, to też nie ukrywamy tego, że no kolejne wyłączenia będą po prostu związane wprost z tym, że trzeba będzie likwidować z jednej strony zatrudnienie, z drugiej strony hodowlę. Dzisiaj tak naprawdę dwa działy, to jest dział ziemniaka i dział produkcji zwierzęcej, zatrudniają w spółce najwięcej ludzi, angażują najwięcej pracy i dalsze uszczuplanie w hektarach ze strony ministerstwa będzie niestety w konsekwencji powodowało to, że będziemy musieli te obszary ograniczać. No poprzednia władza w KOWR-ze nie potrafiła zagospodarować gruntów, które przyjdą po wyłączeniu tych 30% po kończących się umowach dzierżawy. Według informacji z KOWR-u jest ich około 14 tysięcy hektarów i jedną z alternatyw było przesunięcie okresu wydania, z czego dopiero teraz zaczęto korzystać. Natomiast wcześniej wyłączano i dlatego zostały pola nieobsiane, zachwaszczone. Co do Top Farmsa, to my jako środowisko towarowych producentów liczymy na takie konstruktywne rozwiązania. Bo trzeba przypomnieć, że w 2016 roku wprowadzono ustawę o ośrodkach produkcji rolniczej, zmianę ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi, ale wprowadzono ten zapis. Chodzi o OPR-y jako alternatywa na niezagospodarowane obiekty i na utrzymanie większej produkcji zwierzęcej. W Top Farmsie wyłączono ponad 50%. Pan premier Kowalczyk z poprzedniej ekipy wspomniał, że tylko połowa będzie dla rolników, reszta w inną formę zagospodarowania i to te OPR-y są alternatywą. Jest również porozumienie rolników opolszczyzny, które mimo chęci wypracowania jednego stanowiska tutaj się dzielimy na 7 organizacji wojewódzkich. 5 jest za tym, żeby wykorzystać OPR-y i uratować i produkcję zwierzęcą i zainwestowane pieniądze w system nawadniania i irygacji przy produkcji ziemniaków. Przypomnę, że Top Farms jest największym producentem ziemniaka na chipsy w Europie. No i teraz minister będzie musiał podjąć decyzję. Najważniejsze jest, żeby te dwa kiedyś dobre kombinaty na takim samym poziomie dzisiaj mogły w miarę możliwości funkcjonować i żeby nie tracić tego potencjału i produkcyjnego, i potencjału ludzkiego. Ważne jest również to, żebyśmy tego nie zapomnieli, że kilkadziesiąt lat temu powstały PGR-y i na przykładzie czy Kietrza, czy Głubczyc powstały wsie, gdzie tylko są osiedla OPGR-owskie. Ponadto w okresie transformacji, gdzie państwo nie miało pieniędzy, poszukiwano obcego kapitału i trafiło na
Stop Farms Głubczycze, gdzie sprzedano 100% udziałów tego kombinatu. I teraz dobrze by było, żeby to pamiętać. To państwo sprzedało udziały kombinatu w Głubczyce, powstał Top Farms, prowadzi bardzo dobrą produkcję i szkoda by było to zmarnować.